Znajdujemy się w bardzo niezwykłym miejscu, w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Obecnie miejsce to zupełnie nie przypomina swojego pierwowzoru, który powstał w 1242 roku jako fundacja księżnej Anny Śląskiej i jej syna Bolesława Rogatki. Wówczas była to fundacja benedyktyńska. Księżna sprowadziła tutaj benedyktynów czeskich z Opatowa. Jednak warto pamiętać o tym, że był to niezwykle ważny moment dla ziemi śląskiej. Jak wszyscy wiemy, po 1241 roku, po najeździe tatarskim, kiedy dzielnica ta utraciła swojego władcę Henryka Pobożnego w śmiertelnym boju z Tatarami, księżna Anna przejęła na siebie ciężar władztwa w tej dzielnicy. Jakkolwiek dzisiaj historycy nie są zupełnie zgodni, czy była to oficjalna regencja księżnej, jednak z całą pewnością wspomagała swoich synów w pierwszych latach ich rządów. Tak naprawdę jednak 1242 rok, czyli moment fundacji klasztoru w Krzeszowie, był już tylko zwieńczeniem całej działalności, jaką rozciągali w tej dzielnicy właśnie święci małżonkowie, księżna Anna i jej mąż Henryk Pobożny, dlatego że była to już tylko realizacja wcześniejszego zamysłu właśnie księcia Henryka, sprowadzenia tutaj benedyktynów. Małżeństwo to było naprawdę niezwykłe. Można powiedzieć, że wielokrotnie swoim formatem, swojej duchowości przerastało swoje czasy. Ludzie, którzy rozmachem fundacji, nie tylko klasztornych, ale również kościelnych, przerastali w zasadzie, można powiedzieć, swoich rodziców, świętą Jadwigę i księcia Henryka Brodatego. Dlatego, że we Wrocławiu zamiarem tych książąt było właśnie zbudowanie ogromnego kompleksu franciszkańskiego na wzór stolicy w Pradze, stolicy Czech Praskiej. Mianowicie książęta ci usiłowali prowadzić do Wrocławia franciszkanów, co udało się jeszcze przed śmiercią księcia Henryka. Natomiast śmierć jego przerwała już dalszy zamiar, jakim później, do którego później doprowadziła księżna Anna, czyli sprowadzenie krzyżowców z czerwoną gwiazdą i osadzenie ich przy kościele świętego Macieja oraz klarysek czeskiej Pragi. Księżna Anna samodzielnie dokonała jeszcze wielu dzieł, jednak może w tej chwili chciałabym jakby skupić się na nieco ważniejszej rzeczy, mianowicie na duchowości tej pary, dlatego że jest to sprawa stosunkowo mało znana, dość pomijana i nie do końca jakby rozumiana przez współczesne społeczeństwo, dlatego że dzisiaj reprezentujemy nieco inną mentalność, nieco inną duchowość i często nie rozumiemy właśnie postępowania ludzi XIII wieku. Otóż byli to małżeństwo, to opierało swoją duchowość przede wszystkim na wzajemnej wierności, relacji bardzo głębokiego zrozumienia i wychowania dzieci. Mieli ich co najmniej 13. Źródła przekazują takie informacje. Możliwe, że jeszcze jedno dziecko, o którym, proszę pamiętać, że były to czasy, kiedy nie posiadamy ani metryk urodzenia, ani metryk chrztu. Generalnie wnioskujemy o życiu człowieka na podstawie źródeł narracyjnych. Stąd nawet daty urodzenia księżnej Anny i księcia Henryka nie są pewne. Wiadomo, że księżna Anna pochodziła z praskiego dworu królów czeskich. Była kobietą wysoko wykształconą, doskonale przygotowaną do swojej roli, jaką odegrała w późniejszym życiu księżnej śląskiej. Również Henryk Pobożny był synem bardzo nietuzinkowej pary, bo była to księżna Jadwiga, która również jako wysoko wykształcona kobieta i święta swoich czasów odegrała ogromną rolę w wychowaniu tego człowieka i przygotowaniu go do właśnie pełnienia roli władcy dzielnicy, oraz Henryk Brodaty, który właśnie zapoczątkował ten trwający później długo proces podnoszenia cywilizacyjnego całej dzielnicy na bardzo wysoki poziom. Obydwoje księstwo, księżna Anna i książę Henryk Pobożny, byli ludźmi oddanymi nowemu rodzajowi duchowości. Była to duchowość franciszkańska. Jej głównym takim ideałem było próba pogłębienia chrystianizacji wśród mas ludowych.
rodowych w XIII wieku. Do tej pory klasztory, które były sprowadzane na ziemię śląską, a były to klasztory cysterskie, pozostawiały właśnie duszpasterstwo wśród ludzi świeckich na poboczu swoich zainteresowań. Książęta, księżna Anna i właśnie książę Henryk przede wszystkim skupiali się na tym, aby to duszpasterstwo wśród ludzi świeckich było coraz bardziej pogłębiane i znajomość prawd wiary mogła się rozszerzać. Stąd właśnie te fundacje franciszkańskie, w jakie zaangażowały, to małżeństwo się zaangażowało. Jak już powiedziałam, tragiczna śmierć księcia Henryka Pobożnego na polu legnickim przerwała to wspaniałe dzieło, które miało szansę być realizowane w sposób ciągły przez oboje małżonków. Później właśnie księżna Anna podjęła się dzieła sama. Niemniej jednak ta śmierć księcia Henryka na właśnie z rąk Tatarów wywarła ogromne i bardzo pozytywne piętno właśnie na mentalności ludzi, którzy odwoływali się do pewnego wzorca chrześcijańskiego, jaki książę pozostawił. Nie było to bez dalszego kontinuum kulturze średniowiecznej. Posiadamy bardzo wiele świadectw, przede wszystkim źródeł narracyjnych, z których dowiadujemy się, że wydarzenie to w 1241 roku, czyli właśnie śmierć księcia Henryka na polu legnickim, wywarła ogromny wpływ na, zainspirowała po prostu kulturę tej dzielnicy i zapoczątkowała taki nurt poszukiwań właśnie wzorcu władcy, który właśnie odegrał ogromną rolę w późniejszych działaniach, nie tylko zresztą jakby reprezentowanych przez samą księżną Annę, ale również przez cały krąg rodzinny Piastów Śląskich.